pokoju jeden. Zachciało się dziwek. Dziś w programie. Jedna z najbardziej bulwersujących spraw tego roku. Czy można czuć się bezpiecznie, wygrywając miliony w totolotka? Otóż, jak się okazuje, nie. Dziś także o porwaniu w Grudziądzu. Proszę państwa, zapraszam. Ze mną zrobicie państwo naprawdę dobry interes. Witam pana. Ze mną zrobi pan naprawdę dobry interes. Może cukiereczka? Dziękuję. Baba Mikołaj. Są Mikołaje, ale są też Mikołajki. Mikołaje, w Mikołajkach to ja mam jacht i letnią willę. I co, zaprosi mnie pan tam? O co, to nie. A może Mikołaj odwiedziłby moje dzieci? Dobrze zapłacę, co? No, czemu nie? To proszę bardzo, zapraszam. Tu, dostaję. Niezłe mieszkanko, co? Prawda? Podoba się? A gdzie pociechy? Jakie pociechy? Ja jestem samotny. Mikołaj, no wyskakuj z tych ciuchów. No co pan? Ale co pan, mów mnie na ty. No co ty, no uspokój się. A jak no, masz na imię? Jestem Mikołajka, no. Mikołajka? No, mówiłam ci. Ale ty piękny masz włosy. Słuchaj, Mikołaj, no przecież mówiłem ci, że ci dobrze zapłacę, no. Żona? Jaka żona? Żona w sanatorium. Nie chcę, żeby była zadyma, może sąsiad. Już nie dopiera! Schowaj się. Do łazienki, tak, tylko. Już idę! Niech to jest. No ty! Już idę! Otwieram! Ty, u ciebie też... Nie ma... Dwójki? Oglądam Złotopolskich i w mordę trach! Jedynka jest, satelita jest. A co ty się za Mikołaja przebrałeś? Co ty jesteś? Biznesmen? Mikołaj, co ty jesteś? Pięknym będziesz prezenty dostała? A co, Jaśka wróciła? Nie, to ja miałem się kąpać właśnie. To co, zostawiłeś nam swój cień? Jaki cień? Coś ci powiem. Przepraszam cię, ale się trochę śpieszysz. Mam być za 10 minut u moich krześniaków. Obiecałem rodzinie, że się przebiorę za Mikołaja i rozdam im prezenty. A renifera masz? Ach ty zbytniku. A najważniejsze, mówić jaką dzisiaj poznałem laskę. Nogi do samej ziemi, no i to resztę jej. Tata, to ty uważaj, żeby się Jaćka nie dowiedziała, bo... No coś ty. Chodź. A co tam wpisuj? Kochanie, to ja. Kochanie, twój Mikołaj przyszedł. Cholera zniknęła. Kochanie, halo. Mój portfel. Kluczyków od samochodu nie ma. Wesołych świąt! Karty kredytowe. Co ty mnie w mordę w konia robisz z tym Mikołajem? Przecież ty nie masz żadnych chrześniaków.
No nie mam. I forszy nie mam, kart kredytowych, auta i brylantów jaczki. Chodź się jaczka zczyści! Już mnie ta Mikołajka wyczyściła. Tak. A tego Mikołaja, to ta załatwiła twoja jaczka. Co? A ja miałem tylko sprawdzić, czy ty się tym prezentem zajmiesz. Zachciało mi się mikołajowego seksu. I będzie rózga. Niestety takie sytuacje zdarzają się. Dotyczy to zwłaszcza panów, którzy zapraszają do siebie panią, którą dopiero co poznali. Bywa, że ta wczoraj sympatyczna pani dzisiaj zupełnie sympatyczną nie jest. Zwykle budzimy się z ogromnym bólem głowy. Za to bez pieniędzy, bez kosztowności, a czasami nawet bez mebli. Sądzę, że nie warto dla perspektywy, no, wątpliwej jakości przyjemności tracić często majątku, czasami zdrowia, życia, a na pewno można się narazić własnej żonie. Pamiętajmy, nie warto. Nie warto. A nie będzie rózgi. Święta tuż, tuż, a więc ostrożności nigdy nie za wiele. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Od razu na początku chcę państwa poinformować, że zapowiadana na dziś głośna sprawa dotycząca warszawskiego taksówkarza Kazimierza Koseckiego będzie przedstawiona w naszym programie w poniedziałek 29 grudnia. Tak się bowiem zdarza, że czasami leżący od miesięcy na półce temat trzeba emitować natychmiast. Tak jest ze sprawą, którą nakręciliśmy kilka miesięcy temu, ale na prośbę policji nie mogliśmy do tej pory emitować. Oczywiście dla dobra śledztwa. Jest! Cześć. To ty jesteś tym milionerem? Tak, ja. Ale masz głupią koszulę. A, kupię sobie nową, co ty facet. Jest, jest, jest. Proszę bardzo, moja wizytóweczka, numer telefonu. Jestem do pańskiej dyspozycji 24 godziny na dobę. No, ale przecież banki nie pracują 24 godziny. Normalnie nie, ale pan jest naszym specjalnym klientem, VIP-em, dlatego ja dla pana pracuję 24 godziny. A ten właśnie, może mi pan powiedzieć, ile mam tam tych pieniędzy na tym koncie? Już, chwileczkę. No teraz jest 8 124 056 groszy. Bardzo ładna sumka. No jak się pan z tym czuje? Nie, dobrze. Wie pan co, chciałbym już trochę się zabawić, jadę do Poznania, to... Aha, czyli jakaś wypłata będzie. No dobrze, proszę powiedzieć ile, ja zrobię przelew. Wystarczy 100 tysięcy? 100 tysięcy na jeden wypad? No wie pan, no ja bym chyba nie brał takich pieniędzy ze sobą. Może 10 tysięcy? Niech będzie 20. 20, proszę bardzo. 20 tysięcy dla pana. Bardzo mi miło. Angela jestem. Piotr? A to może się czegoś napijesz? Może jakiegoś drinka. Proszę jakiegoś dobrego drinka do tej pani. A może usiądziemy gdzieś, tak? Dobrze, gdzie? Tamto.
naprawdę przepyszne. No, nie sądziłem, że przez internet można poznać tak piękną kobietę. No. Wiesz, bo ja też niezbyt często siedzę w internecie. Rozumiesz, nie mam czasu. Cały czas jakieś castingi, pokazy mody. No, ale jak odczytałam wiadomości od ciebie, to pomyślałam sobie, że musisz być bardzo interesujący. Ja też nie siedzę często w internecie, ale jak odczytałem wiadomość od ciebie, to pomyślałem sobie, że też jesteś bardzo interesujący. To po co, wypijemy za nas? Poproszę piątkę. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Co który? Nie rób jaj, numerek który? Piąty. Kochanie! No cześć. Powiedz, co jest? Chciało się dziwek? Darek, wyprowadź tę szmatę. Ale panowie, co jest? Angela! Angela! Nie Angela, tylko Monika. I trzeba naprawdę na łeb upaść, żeby dymać żonę mojego szefa. Panowie, ale naprawdę nie dotknąłem nawet. Ja nic nie robiłem. Powiedzcie szefowi, że nic nie było, naprawdę. Panowie, ty już nie żyjesz. Musimy się zastanowić, jak cię zarżnąć. Po malutku czy szybciutko? A no, cienisna tam u niego w tych karmanach, no, trochę kasy. O, karty są kredytowe, tu może coś będzie. Zaraz się dowiesz, jak umrzesz. Tak? No jasne, że jest. Siedzi tu i płacze. Była, była, a ja wiem, wyglądał jak puknięta. Stulpysk! Stój pysk, bo się skupić nie mogę! Tak? Nie. No co się? Takiej przyjemności mnie pozbywasz? No dobrze. Masz dzisiaj szczęśliwy dzień. Szef powiedział, że jak zapłacisz 50 kawałków, to zapomnę o całej sprawie. No już, tylko że rano. Wypłacę z banku, nie mam teraz przy sobie. Tak? Tak, ładź się spać. Rano pójdziemy do banku. Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści i pięćdziesiąt. Proszę tutaj, panie Piotrze, pokwitować to. Wizytóweczkę pan ma? Proszę dzwonić w razie czego. Do widzenia. No widzisz? Szef się ucieszy, a ty masz spokój. Zresztą biedny nie jesteś. Halo? Piotruś? Waldek mówi.
Słuchaj, mamy problem z tą dupenią, no. Słuchaj, cię we łbie popieprzyło, wiesz. Co, chcesz skarżyć o jakiś gwałt, coś o pobicie, wiesz, tam na policję poszło. Słuchaj, trzeba jej coś zapłacić, no. No przecież zapłaciłem wam już pieniądze. Ja wiem, zapłaciłem. Słuchaj. Albo chcesz mieć spokój, albo chcesz mieć dupę umoczoną, no. To nie dyskutuj. Za godzinę na parkingu przy trasie, tam gdzie wiesz. No dobra, no. Widzisz, że właśnie jest problem, wiesz, tą dupenią coś obzyknął, no. Ale przecież ja jej w ogóle nie bzyknąłem. Na kogo to obchodzi, wiesz? Słuchaj, ona skarży ciebie o brutalny gwałt, a nas o pobicie, wiesz, no nic. Ale nie zgwałciłem jej w ogóle. Nie, policja się tym zajęła, wiesz, jak się zrobi dym, no to będzie, wiesz, ja dupę umoczę, to umoczę i tobie. A jak się w kurwie, to ci łeb urwę. No, więc tak, sprawa jest prosta. Trzeba chyba celować, wiesz, no, 40 tysięcy. 20 tysięcy dla chłopaków i 20 tysięcy dla tego psa, wiesz, mam takiego znajomego z kryminalnej i on w tej sprawie łeb ukręci, no to tak. No ale przecież dałem wam już 5 dych. Chcesz mieć spokój? Co ile? 4! I spokój już, tak? 4! Panie komisarzu, tu... ludzka wdzięczność, żeby ukręcić łeb tej całej sprawie. Porządny chłopak. A co z dziewczyną? Właśnie. Załatwiasz? Jasne. Monika? Słuchaj, to jest porządny chłopak, no przecież mnie będziesz babrała w życiorysie, no co ty? Tam dogadacie się na parę groszy i będzie wszystko okej. Okay. 20. Okej, okay. No. Oddzwonię, na razie. 20, płać. 20 tysięcy tu, 20 tysięcy tam. Zamknij mordę, płać, będziesz miał spokój, no. Ty nie rób tego więcej. Dziękuję. Daj go. Tak? Piotrek? Cześć, Iwan mówi. Słuchaj, nikomu nie będę płacił żadnych pieniędzy za ochronę, no co ty? Zamknij ryja, ja teraz mówię, rozumiesz? No, to posłuchaj teraz uważnie. Jeżeli chcesz żyć, to za godzinę jesteś na parkingu, rozumiesz? Halo? Halo? Wysiadaj. No, wchodź, no. Słuchaj. Poznań to nie jest tylko teren Waldka. My też tutaj prowadzimy swoje interesy przecież, nie? Ja przyznaję, że Waldek może ci urwać jaja, ale przecież my też możemy to zrobić. Nie? Co ty robisz? No jak to co robisz? Spokojnie, chodź pogadamy. Oj, co ty robisz? Jak to co robisz? Koleś oskubał totolotka na 8 baniek. A ty mi nie odpalasz ani grosza. Kto ci powiedział, że ci nie odpalę? Kto ci powiedział, że ci nie odpali? Ile chcesz? No ile chcę, no. No stóweczkę bym chciał. No i masz stówkę, no. Mam stówkę. Masz stówkę. Kiedy? Jutro rano. Na pewno. No spokojnie. Czy ja cię kiedyś oszukałem? Iwa, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale masz problem. Iwan chce, żeby mu wypłacić kasę. A z Iwanem nie ma żartów. Nie zapłacisz, ja ci urwię. A ja ci nie pomogę. Ja niewiele mogę już. I tak utargowałem małą sumkę, wiesz. No, chciał więcej, ale zgodził się po stówie. Stuwa dla niego, stuwa dla chłopaków. Niedługo będę wszystkie gangi w Polsce utrzymywał. Słuchaj, ponieważ cię lubię, to utargowałem 10%. Po 90. Więc jutro wpłacisz 90 na jedno konto, 90 na drugie. Nie wpłacę. Patrz w moje oczy. Moje oczy nie kłamią. Wpłacisz.
90 tysięcy na jedno i 90 tysięcy na drugie. Tak, tak. Coś pan taki ostatnio nerwowy? Wszystko w porządku? Nie, ciśnienie, wie pan. Ciśnienie. No, w sprawach ciśnienia nic nie poradzę, a w każdej innej proszę dzwonić. Cześć, milioner. A co jest, panowie? No jak to co jest? Szefa nas przysyła. A co chcecie? 500 tysięcy jeszcze jesteś krewny. Co cały czas nam daje pieniądze, już nic ode mnie nie dostaniecie, ani grosza, ani złotówki nawet nie dostaniecie. Ty, ale potrzebujemy więcej. Nie ma! To zobaczysz, że dasz. Ja... Że pana biuro detektywistyczne może mi w jakiś sposób pomóc. No tak, ale w jakiej sprawie? Wie pan, sprawa jest dziwna, bo znaczy wygrałem 6 w totolotka, to znaczy trochę pieniędzy. Gratuluję panu. Ale widzi pan, to nie o to chodzi, bo przez to, że wygrałem te pieniądze, to dwa gangi przez cały czas mnie się czepiają. Na chwilę obecną jest jedno rozwiązanie, jest to najlepsze rozwiązanie, jakie widzę. Jest to po prostu, żeby pan zniknął na jakiś czas. Co to znaczy zniknąć? No proste, po prostu musimy pana wywieźć za granicę. Dziś już wiemy, kim są ci bandyci. W zeszłym tygodniu zatrzymaliście 4 osoby, w tym jedną kobietę. Tak, zatrzymaliśmy 4 osoby, które są już znane policji. Ich wiek zamyka się w przedziale od 20 do 34 lat. Są to w tej chwili pierwsze czynności procesowe w tej sprawie, w związku z czym nie mogę ujawniać tajemnicy śledztwa i zapewnić jej dalszy rozwój. Tutaj mamy do czynienia z przestępcami, którzy są doskonale zorganizowani, w związku z czym każde dalsze słowo o ich sposobie działania, o ich personaliach i bliższych danych są niewskazane w tej chwili. Ta sprawa jest o tyle dziwną, że macie już wiedzę, niekoniecznie do końca procesową, że tych przestępstw dokonano kilku bądź kilkunastu, natomiast nie miał ofiar. Zresztą w tej sytuacji totolotkowej też tak było, że ten pokrzywdzony zwrócił się do was, do biura detektywistycznego i wy dopiero powiadomiliście policję. On nie zgłosił tego przestępstwa policji. Dokładnie. Nasz udział jakby w tej sprawie jest tutaj nieznaczący, myślę wiele, natomiast to jest oczywiście sukces policji poznańskiej, tutaj szczególnie pana naczelnika Bronickiego, jego współpracowników, ale myślę, że w tej sprawie jest bardzo ważna również sprawa, że ci poszkodowani, którzy się do nas zgłosili, byli tak zastraszeni, przełamaliśmy u nich pewną barierę strachu. Oni zaczęli zeznawać, namówiliśmy ich właściwie, przekonaliśmy do tego, żeby zaczęli zeznawać i zapewniliśmy im ochronę. I myślę, że jest to pewien bardzo dobry przykład dla innych osób, które prawdopodobnie w tej sprawie są, jeszcze się nie zgłosili, że mogą zgłaszać się do policji. To jest szalenie ważna sprawa. Potwierdza to wiele tego typu sytuacji, że nie należy tych faktów ukrywać, że bezpiecznie jest jednak powiadomić policję. Przy okazji oczywiście apelujemy do wszystkich tych, którzy znaleźli się w szponach tej grupy, żeby spróbowali się zgłosić do naszego programu, albo oczywiście, jeśli się nie boją, do Policji Poznańskiej. W tej chwili są sprawcy już zneutralizowani, dzięki decyzji sądu odizolowani. Mamy ten komfort i mają pokrzywdzeni, następni pokrzywdzeni ten komfort, że mogą w sposób nieskrępowany zgłosić się do nas i na pewno ten materiał znajdzie swój dalszy ciąg w procesie. Nie powiedzieliśmy o mechanizmie działania tej grupy. Grupa odgrywała swoisty teatr, swoiste przedstawienie, gdzie dziewczyna występowała w roli zdradzającej jakiegoś bossa, przestępczego świadka, narzeczoną bossa, która bez jego wiedzy umawiała się z mężczyzną. Na tę sytuację nachodzili rzekomo przyjaciele bossa,
wymuszali poprzez różne zabiegi, przede wszystkim siłowe, opłacenie się tej ofiary. Po uzyskaniu pierwszych pieniędzy ofiara praktycznie była już zdana na łaskę przestępców, ponieważ zawsze znaleziono jakiś pretekst, aby płaciła dalej. Ważne dla grających w Totolotka, czy ten przeciek o tej wygranej dotarł do grupy, czy to był przypadek, że trafili akurat na tego milionera? Według naszych ustaleń na chwilę obecną zadziałał tu przypadek. Wielokrotnie ostrzegaliśmy państwa, szczególnie mężczyzn, przed przygodnymi znajomościami. Niektóre kończą się tragicznie, tak jak w tym przypadku. Jednocześnie jeszcze raz apeluję do tych wszystkich, którzy byli ofiarami tej poznańskiej grupy, aby zgłaszali się do poznańskiej policji, bądź też nawiązali kontakt z naszym programem. 6 września 2003 roku uprowadzono w Grudziądzu 25-letniego Rafała Wróblewskiego. Z dramatycznym apelem w tej sprawie zwróciła się do nas matka Rafała. Nie wiem, gdzie mój syn jest.